Jezus rzekł: Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. To fragment z Ewangelii świętego Marka, 12 rozdział. Harmonia naszego życia na ziemi, ład istnienia, ład miłości. Iluż nas, ludzi, tęskni za tym. Bóg w niezwykłym ładzie stworzył nasze istnienie na ziemi, nasze bycie mężczyzną i niewiastą. Czy doceniamy to? Przygotowując się do rozważania tego fragmentu Ewangelii, natrafiłem na poruszający i trafny komentarz do tej Ewangelii. To komentarz mojego współbrata, ojca Michała. Posłuchajmy jego słów. Płeć została przez Boga ofiarowana człowiekowi jeszcze przed grzechem pierworodnym, jako element pierwotnej, naturalnej i pełnej szczęśliwości. Wtedy, gdy człowiek był w pełnej komunii z Bogiem, miał jedną z dwóch płci. Wniosek jest więc prosty. Być kobietą lub mężczyzną to pozostałość raju w nas samych. My tymczasem traktujemy ten aspekt swojego człowieczeństwa często jako brzemię albo przekleństwo. Jak coś, co pochodzi z raju, mogło stać się przyczyną nieczystości, zamiast nieustannie odnosić nas do pierwotnej komunii z Bogiem? Dziś Jezus przypomina nam, że relacje pomiędzy ludźmi i Ojcem Niebieskim mogą być przywracaniem ładu raju na ziemi. Tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Z Maryją, co dała swoje ciało Panu, co ofiaruje swoje ciało Panu, my ofiarujmy swoje ciała z całą mocą historii, prosząc o przemianę i odnowę. Może trzeba, bym powiedział Panu, trzymając w dłoni różaniec: ofiaruję Ci wszystko, co wynika z mojej płci. Niech moja płeć, moje bycie mężczyzną czy niewiastą, uświadami, że z raju pochodzę i do raju zmierzam. A tym rajem jest harmonia bycia w jedności z moim Panem. Czyż nie czyni tak Maryja, służebnica Pańska? Ona swoją kobiecością służy Bogu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.